Witam Was bardzo serdecznie i zgodnie z umową chciałbym pokazać Wam, jak sobie TDI na głównym koncie poradził z kolejnymi dwoma nowymi lochami, ale w strefie światła, które realizuje, żeby uzupełniać ten klaser na bieżąco. Jest to Smoczy Skarbiec i ten drugi to jest chyba Liga Superbohaterów, która ostatnio właśnie wyszła. Co do Smoczego Skarbca, jest ten minus, że tak naprawdę one są niżej usadowione te lochy niż ten poprzedni pierwszy, więc chyba im się tym musiała pomylić kolejność, ale analogicznie do tego też jest mniej expa do zdobycia i łupu, jeżeli chodzi o złoto. Więc tak naprawdę trzymamy kciuki, żeby udało nam się dostać jakieś ciekawe itemki pomiędzy danymi walkami, gdzie mamy pewność co do itemu epickiego, który przy odpowiednim rozkładzie wiedźmy może nam dać nawet te 20 milionów za jego sprzedaż, więc mamy wtedy dwa treningi. Drugi smoczek 15 milionów 75 tysięcy, więc minimalnie do przodu, no ale to jednak nie są lochy na wysokie level. Oczywiście powiecie, że jest w końcu strefa mroku, która daje odpowiednią ilość expa i też odpowiednie itemy. No tutaj mamy coś 1 600 000, więc za 3 miliony ponad możemy to sprzedać, więc musimy to wykorzystać, póki że dzisiaj nam się udało i jest taki dzień, że wiedźma to potrzebuje. I zaraz uderzymy sobie kolejny, trzeci raz kolejnego smoczka. Grafiki nawet w miarę są fajne, jeżeli chodzi o to, ale chyba jednak nie do końca to jest takie, jakie być powinno, szczególnie też rozwój tych poziomów w tym lochu jest trochę dziwny, ten przyrost. No, chyba że to jest zrobione właśnie pod graczy, którzy mają jak najszybciej teraz znów wbić 500 level, zanim mi się znudzi gra, więc tym pewnie twórcom to wyjdzie jakby na dobre. Zbiorą trochę kaski prawdziwej z zakupu grzybków, oni będą szczęśliwi, coś dodali, co jeszcze pozwoli na pobicie kolejnych rekordów wśród poszczególnych graczy. O, mamy epika, no i mamy, o idealnie, 20 milionów, więc dwa treningi do przodu, bo item raczej nie przystaje do rzeczywistości, naprawdę powinniśmy mieć coś, co miałoby teraz około, nie wiem, 900, coś do wszystkich atrybutów naszej postaci, więc wleci sobie bezpośrednio do wiedźmy i będziemy z tego mieli dwa treningi. O, jej słodkie małe smoczątko. Ciekawe, dlaczego jest akurat na 6 na 10, a nie powiedzmy trochę wcześniej, bo właśnie mama powinna być mocniejsza od smoczątka niż, no patrząc już w układzie logicznym. No ale jeżeli tak to wgrali, tak to przetłumaczyli, to niech też tak to będzie. Zobaczymy, kto będzie kolejnym naszym przeciwnikiem ze strony smoczej rodziny. No i jest smok noworoczny bezpośrednio z Chin, więc już powinien być znacznie mocniejszy, ale po prostu taki mały celebryta. O, i mamy też coś fajnego. No dzisiaj nie możemy tego oddać, ale potrzymamy sobie w plecaku. Będzie raz dwa, będą tu kolejne dwa treningi do przodu dla nas. Szalony pupil. Nie wiem, czy smoczek może być pupilem, szczególnie taki, który może zjadać inne małe smoczątka. Pupil Dex, może aż mi się tu przypomina pewne czasy z Pokédexem i Pokémonami, więc może też takie miało być odwołanie przez twórców gry. I mamy coś powyżej 20 milionów, więc tyle, ile tak naprawdę dostajemy za awkę w ciągu jednego dnia, nie licząc zadania specjalnego. Smok ze wstrząsem mózgu. No, coś realistycznego, pewnie za dużo buchało zioną ogniem, no i ma teraz za swoje. Itemku żadnego nie ma, no więc za chwileczkę spróbujemy sobie z ostatnim smoczkiem z tego lochu. Liczymy, że dostaniemy też jakiś ciekawy itemik, może z jakąś runą, która nam się przyda do jakiejś wymiany, ale co będzie, to się zaraz przekonamy. Poirytowana matka smoków, no to jednak smoczyca jest na samym końcu, więc w miarę jest ok, ale też wisi 40 level, obrażenia od zimna, smoczyca. No nie wiem, czy tak to miało wyglądać. No ale ważne jest to, że mamy smoczego adepta, więc osiągnięcie i 5 treningów do K.
każdej naszej cechy na plus, a że cechy już kosztują w większości przypadków te 10 milionów, no więc to chyba jest największy plus tych lochów i dostania powiedzmy tego osiągnięcia w strefie oczywiście świata, w strefie mroku, no też musimy zrobić, to będzie kolejne po 5 wszystkiego, no ale tam w późniejszy, tam w przyszłości, może po 650 levelu, chyba że będzie mi się chciało znacznie szybciej, wówczas też to uczyń. Jeżeli chodzi o runę, no to żadna specjalna nie jest, więc też jej nie wykorzystamy. Za chwilę przejdziemy do tej ligi superbohaterów i zobaczymy, może będzie znacznie lepsza, bo powinna być wyżej usadowione na mapce. A few moments later. Także mała przerwa za nami, udało nam się wykopać kluczyk. Też zawsze powiedzmy warto około godziny 10, jak wiemy, że jest piątek i będzie nowy loch, zacząć sobie kopać, jeżeli oczywiście macie tą kopalnię na 20 levelu i wyżej, tak żeby za chwilę później odebrać i móc od razu bawić się w te lochy. Oczywiście nie ma sensu sobie klikać od razu wszystko za grzybki, tylko powiedzmy co godzinkę sumiennie sobie popatrzeć. O, no i tu mamy super progres. 4,5 raza bodajże więcej niż przy pierwszym, więc to już jest coś ciekawego i to dobrze prognozuje na przyszłość, jak dodadzą te kolejne jeszcze dwa lochy, które będą znacznie, znacznie wyżej, więc może tamte zaczną się nawet od 100 milionów expa, może nawet troszeczkę więcej, więc to już będzie miało taki jakiś realny sens dla graczy z wysokim levelem. Zwiesił się na 283, pan prześwietlacz, ciekawe co on prześwietla, w zasadzie ma te pewne okulary z rentgenem, no ale chyba mu za bardzo nie działają. 3 miliony więcej niż wcześniej, goda też troszeczkę więcej, mały progres jest, ale to już powiedzmy cieszy, bo to już jest zauważalna ta zmiana, a nie, że powiedzmy 3 lochy, które musieliśmy zrobić u smoczków, żeby mieć to, co jest powiedzmy w jednym tropicie, to ale no, nazwy coraz to lepsze, kibelek oczywiście sedesik otwarty, tylko że nigdzie nie ma żadnej spłuczki tajemniczej. No i tu też dwa treningi, będziemy do przodu. No możemy kliknąć i czas na kolejnego. Oczywiście w międzyczasie, jeżeli nie subskrybujecie jeszcze, dajcie subika, żeby być na bieżąco. Jak wam się podoba tego typu odcinek, tutaj mamy pana Żelazko, który lubi prasować też swoich przeciwników, no to dajcie łapkę w górę, dajcie może komentarz. Będę bardzo szczęśliwy, jeżeli to zrobicie. No nie będę takim pochmurniakiem jak osoba, która tu jest na tej animacji. No i mamy też itemik, no który jak będziemy do odbierania mieli budki do wiedźmy, no to też nam się to przyda, więc dajemy go do naszych zbiorów i czekamy na właściwy dzień. Tymczasem niewidzialna kobieta, ale chyba tylko z jej perspektywy, gdyż zasłania sobie oczy, więc superbohaterzy trochę są od takiej, trochę drugiej strony, ale jakoś trzeba ich pokonać, żeby iść dalej. Pozbieraj coś do klaserka, no i 70 milionów expa chętnie przyjmiemy. Szkoda, że żadnego itemku tym razem nie dostaliśmy, nawet zwykłego, który mógłby być kiedyś tam rzucony do wiedźmy. Więc idziemy dalej. Mamy cukierko człowieka, więc coraz lepsze te nazwy. No i szybko się z nim pożegnamy. Tu mamy coś za 5 milionów, więc będzie razy 2. No to już będzie 10, czyli jeden trening inteligencji lub wytrzymałości. Raczej inteligencji teraz. Kapitan Kofeina, no czyli trzeba kogoś pobudzić, choć pewnie mu się to niezbyt dobrze udaje. Kawałek nie jest zła, więc trzeba go pokonać i o nim najlepiej zapomnieć, tak by zobaczyć sobie, kto będzie tym bossem na zakończenie. Tymczasem mamy jeszcze przedostatniego, czyli kogoś, kto ma tą supermoc, ale tak naprawdę nie pamiętam o tym. Te opisy są dosyć też ciekawe pod tym względem. 80 milionów jeszcze lepiej. No i teraz możemy już zaraz powalczyć z bossem, kapitanem Poniedziałkiem, czyli który tak samo jak my, no nie przypada za tym dniem. Jest wykończony, jak to zwykle po weekendzie bywa. Plus taki, że ma już ponad 300, ponad 300 poziom, ale i tak powinniśmy sobie z nim bez problemu poradzić. No i mamy osiągnięcie, czyli plus 5 do wszystkiego. Liga niekompetentna, no i chyba to
jest bardzo adekwatny, jeżeli chodzi o tych pseudo super bohaterów, którzy nie potrafią wykorzystać swojej mocy, no i są do poskładania tak naprawdę poprzez jedno uderzenie. Osiągnięcie do przodu, klaserek wypełniony kolejnymi przeciwnikami, więc idziemy coraz bardziej do przodu. Powoli będę się już z wami żegnał. Pamiętajcie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, dać łapeczkę w górę, zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Kolejne lochy pewnie też się pojawią, ale nie wiem, czy też zrobię razy dwa, czy może kiedyś tam w ramach innych po prostu nagrań wam je pokażę. No bo ostatnio, o dziwo, jest trochę więcej kontentu niż nawet sobie wymarzyłem na tym szczególnie wysokim levelu. Póki co, do usłyszenia wkrótce i pamiętajcie, łapka w górę.